Rozumiem, że mam odpowiedzieć na pytanie, które było takim głównym motywem tego spotkania związanego z wyzwaniami, jakie przynosi zarówno rynek, jak i regulacje unijne. Chcę powiedzieć, że uważam, że to forum było jednym z lepszych w ostatnich latach z tego punktu widzenia, jako że z jednej strony wzbogaciła naszą wiedzę o różnych zapatrywaniach na problemy, które przed nami zarówno w sferze regulacji, jak i w sferze rynku. Przed chwilą wysłuchaliśmy dwóch prezentacji dotyczących modelu biznesowego Banku Spółdzielczego, gdzie ta optyka nie była identyczna, ale właśnie dzięki temu, że mamy bardzo różne poglądy i praktyczne działania i rozmawiamy o tym, możemy się wzajemnie wzbogacać zarówno różnymi poglądami, jak i praktycznymi rozwiązaniami, które stosujemy w toku pracy w poszczególnych bankach spółdzielczych. Ja chciałem przede wszystkim wyrazić nadzieję, że tego typu spotkania, między innymi zaznaczone naszymi wystąpieniami pana prezesa Mirończuka i moim, pokazują, że jesteśmy w stanie, a wręcz wydaje mi się, że zobowiązani jesteśmy odpowiedzieć wspólnie na oczekiwania sektora odnośnie budowania infrastruktury dla sektora bankowości spółdzielczej w tych obszarach, w których to jest możliwe i racjonalne, wspólnie. To dotyczy przede wszystkim infrastruktury technicznej i biznesowej związanej ze świadczeniem usług okołobankowych dla zrzeszonych w naszych zrzeszeniach bankach spółdzielczych. Rozumiem, że konkurując na zdrowych zasadach, mamy takie obszary, gdzie współpraca jest możliwa, a nawet konieczna. Ja bym nawet powiedział troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że powinniśmy doprowadzić do takiego modelu sektora jako całości, w której to słowo konkurencja międzyzrzeszeniowa nie jest do końca adekwatna do treści, które nami powoduje. Mianowicie pewnie jednak, ja wiem, że to jest staromodne słowo rywalizacja, ale wydaje mi się, że jeżeli potraktujemy się i jako ludzie identyfikujący się z pewnymi wartościami charakterystycznymi dla sektora bankowości spółdzielczej, to słowo rywalizacja jest bardziej adekwatne, ale rywalizacja, którą pokazuje zresztą na przykład działanie Związku Banków Polskich wspaniale, gdzie mamy wiele banków, które ze sobą wręcz konkurują, rywalizują, a jednak wspólnie pracują w oparciu o pewną platformę porozumienia, jaką stwarzają instytucje typu Związek Banków Polskich, żeby chociażby wypracować standardy wspólnego działania. Pan prezes Pietraszkiewicz, zwracając się dzisiaj do reprezentantów władz, użył nawet takiego określenia na określenie banków spółdzielczych jak narodowa strategiczna rezerwa. Ja mam ten sam pogląd. Uważam, że ja bym to trochę ujął inaczej, ale to jest co do treści to samo, że póki co jesteśmy pewnym rodzajem aktywu pozabilansowego państwa, które nie do końca jest wykorzystane i nasza aktywność, nasza sieć placówek, nasze dobre relacje ze środowiskiem lokalnym stoją do dyspozycji państwa, ale trzeba jednak tutaj też zwrócić uwagę na to, że te możliwości muszą być wykorzystane w oparciu o rachunek ekonomiczny. To znaczy, że no musimy oczekiwać również pewnego biznesu w tych działaniach, które no muszą znaleźć źródło finansowania.